koledzy, koleżanki mundurowi, głównie ci, którzy mieli z nami kontakt, dam wam dobrą radę, bo musicie o czymś bardzo ważnym pamiętać. Nasza współpraca wygląda tak. Wy, widząc, że wasi przełożeni nie działają zgodnie z obowiązującymi przepisami, łamią prawo, wydają jakieś takie dyskusyjne polecenia, rozkazy, widzicie, że coś się źle dzieje, widzicie, że po prostu niektóre rzeczy, które dzieją się w waszych instytucjach, typu policja, typu wojsko, że to się nadaje o możliwość popełnienia przestępstwa i tak dalej. Zgłaszacie się do nas z różnymi problemami. I zajebiście. I my podejmujemy się tego. Jest dużo takich spraw, których nie mówimy na zewnątrz. Nie mówimy na TikTokach, na Facebookach, na niczym po prostu, bo po prostu jest sprawa tak delikatna, że ze względu na wasz spokój w jednostkach wojskowych tego po prostu zrobić nie możemy. I nie będziemy tego robić, bo najważniejszym celem jest, żeby wam pomóc, a nie żeby się chwalić, że komuś pomagamy. Tu nie o to chodzi. Ale co do tej dobrej rady, to, że się do nas zgłaszacie, to już jest ogromny akt odwagi. Uwierzcie nam, to jest tak ogromny akt odwagi, że to się w głowie nie mieści. Nie każdego na to stać. W ogromnym skrócie, my zaczynamy coś robić, sprawiamy, że w pewnym momencie w waszej jednostce robi się o waszej sprawie, którą zgłosiliście w waszym komisariacie, robi się głośno. Tak? I robi się na tyle głośno, że do was przyjeżdżają komisje z góry. I teraz właśnie ta dobra rada. To tutaj jest ten moment, gdzie musicie mieć jaja, gdzie musicie mieć kochones. Ja wiem, że nie jest łatwo, bo sprawa wychodzi, wszystkich was straszą, szukają winnych, nie widząc swoich własnych przestępstw, które robią, nie widząc swojego zachowania. Ci, którzy mają nabrojone, u siebie winy nie widzą. Chcę znaleźć, jak to się mówi, znaleźć winnego, ukarać niewinnego. Więc jak już przyjeżdża taka komisja, to nie bójcie się mówić. Musicie sobie po prostu to przedstawić w ten sposób, że albo nic się nie zmieni, albo możecie w danym momencie z tym wszystkim skończyć. Naprawdę, wy wszyscy ludzie, którzy czujecie się krzywdzeni, chowaliście głowy w piasek właśnie i macie jednego czy drugiego wariata nad sobą, w tym momencie, jak zaczniecie mówić jednym głosem, rozpieprzycie ten system. Wykorzystajcie to. Krótko mówiąc, ja osobiście uważam, że jeżeli w jednostce wojskowej, skoncentrujmy się na jednostkach wojskowych, chociaż system jest ten sam, jeżeli w takich instytucjach jest jakiś podoficer, oficer, który myśli, że jest Bogiem, że traktuje was jak szmaty, są właśnie takie rzeczy, że kto inny kurczę jeździ na granicę, a kto inny dostaje nagrody, prawda? Albo nieraz ktoś przyjeżdża na chwilę na granicę, a bierze za to tyle kasy. Układy, układziki. Ale nie tylko to. Chamskie zachowanie się, grożenie wam. Już pomijam te szczypawy, to wszystko, co się działo, ale jeżeli coś jest niezgodne z przepisami, to trzeba być idiotą, żeby tego nie wykorzystać. Tak ja uważam. No i teraz taka informacja do was. Nowy dowódca generalny mówił: będziemy kruszyć beton. I powiem wam, jednych z takich objawów, to na przykład ja wiem, że minister obrony narodowej potrafi wyznaczyć oficera, który jeździ tam, gdzie dzieje się coś złego. I akurat ja wiem osobiście o jednym przypadku, którego my w ogóle nie ruszaliśmy. Owszem, doradzaliśmy, ale to żołnierze danej jednostki zgłosili właśnie problem bezpośrednio do ministra obrony narodowej. Także to nie jest tak, że stowarzyszenie musi za was coś robić. Nie, nie, nie. Możecie sami zacząć robić porządek, jeżeli macie chama, prostaka, barana ze słomą w butach, który jest Bogiem i traktuje was jak szmaty, to sami macie możliwość zakończenia tego cyrku. Czasami przełożeni robią wszystko, wiedząc o danej kontroli, że nawet dopuszczają się do tego, że wyrzucają swoich żołnierzy na wolne, na zaległe urlopy, bo mają do tego prawo, żeby tylko taki
żołnierz nie był na miejscu. Wiecie, co trzeba zrobić? Powiedzieć. Jeżeli są takie potem rozmowy przeprowadzane, niech koledzy, koleżanki powiedzą o takiej osobie. Uwierzcie mi, taka osoba, która przyjeżdża z ramienia ministra obrony narodowej, czy tam nawet nie musi to być minister, może być gdzieś tam z dowództwa, można się umówić poza jednostką z taką osobą. Naprawdę, bardzo łatwo do niej dotrzeć. Wystarczy tylko chcieć. Regulamin mówi, że każdy żołnierz ma prawo być dobrze dowodzonym, więc jeżeli macie taką okazję, to mówcie o takich, za przeproszonym, burakach, którzy robią dokładnie coś odwrotnego i traktują was jak szmaty. To od was zależy, jak będzie wyglądała wasza praca tak naprawdę. Wielu mundurowym już się to udało. Wam też życzę tej odwagi. Trzymajcie się, życzę najlepszego.